Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, moi drodzy. Dzisiaj pełno player picków i to też takie, których nie widzieliście na streamie, także oglądajcie uważnie. I jeżeli nie widzieliście wczorajszego trafu z cyklu za 1 400 000 końców, to koniecznie sprawdźcie wczorajszy odcinek. No i napiszcie w komentarzu, jak wam dropi z player picków. No a my startujemy. No i czas, moi drodzy, przejść do player picków i uwaga, czy oddają player picki, czy nie oddają? To jest nasze główne pytanie. Na początku Philips to na pewno nie jest, nie oszukujmy się, szczyt marzeń. Drugi Declan Rice, a to też wszystko jest, no właśnie, to wszystko jest, moi drodzy, duplikatem i to nie jest dobra wiadomość, chociaż teraz Odegaard. Trochę tych 84, ok, może to jest dobry prognostyk przed kolejnymi pikami, a przede wszystkim przed jakimiś kartami specjalnymi, tudzież informami, tudzież walkoutami, półwalkoutami, ale póki co Martinez, Declan Rice, Odegaard, no idziemy w Premier League, idziemy generalnie w Premier League, jest też połupik, bardzo dużo tych kart z Premier League, ale jak patrzę, że my to wszystko w klubie mamy, no ale plus taki, że mamy wymienne w klubie tutaj w dużym stopniu, więc potem te niewymienne, wiadomo, będzie się wymieniało na SBC, ale na razie zwróćcie uwagę, że zostało nam 9 player picków. Na 11 player picków nie mieliśmy ani informa, ani pół walkoutu, ani walkoutu. I to na pewno nie jest dobry prognostyk przed kolejnymi pikami, ale może tam będzie odkuć, chociaż spokojnie, spokojnie. Jeszcze tutaj coś może dropnie. 81 Guardiol, to niestety jest lipa. No dobrze, naprawdę. Zaczynam mieć pewne obawy przed tymi pikami. 83 Lemar. Ajajajajaj, widzowie, zaczynają się spore problemy. Dlatego napiszcie, ile pików zrobiliście i ile walkoutów wam poleciało, bo to jest turbo ciekawe dla mnie. Zaraz będziemy lecieć dalej z tematami, z tymi pikami. Łącznie pewnie otworzymy 100, może minimalnie ponad 100, więc będziemy mieli też jakąś tutaj wizję, czy warto to robić, czy nie. Chociaż pierwsze 20 pików chyba wam powiedziało jasno. Widzowie, zastanówcie się poważnie, jeżeli chodzi o live'ik. Dzisiaj widzimy się po Lidze Mistrzów, a może i też przed. Zobaczymy. Dobra, lecimy z tymi pikami. Widzowie, pierwszy piczek i zobaczmy, czy odda, czy nie odda. 23 piki. Trochę jordanowsko, można powiedzieć. Potężny 23. O, tutaj nic z tego, jest Armani. Dobra, jedziemy. Proszę Państwa, i kolejne, kolejne player piczki. Jest Muso, ok. Patrzymy dalej. Jest pan Godoy. 85 tempa, PO. Jestem ciekawy, na 23 karty, no powinny być dwa walkouty co najmniej. Ale czy tak się stanie? No zobaczymy, tak z reguły 1 na 10 wypada, ale też były przypadki, gdzie na 10 kart były i 3 walkouty, a nie było żadnego walkoutu, więc 23 karty to już sporo, ale David Inform to już taki dobry prognostyk przed tymi kolejnymi piczkami. Tutaj ten Firmino i tak jest warty Quicksell, więc tutaj lepiej już mieć takie karty, które można coś z nimi zrobić. Jak potem podwójne będą niewymienne, to nic tutaj nam nie da. A tak można na i kolejne piki, i nie tylko poprzepalać tych Januszków naszych. Jest Timo Werner, 82 overall jako kolejny. Okej, okay, okej. Okay. I Gabriel Paulista, 82. Dobra, dobra. Cyk, tutaj mamy Bissoume, 81. No dobra. I jest Zapata i Ziyech. No to nie wiem, kto tutaj się bardziej przyda paradoksalnie. Chyba Ziyech. Niech będzie. Idziemy dalej. Onana. Intermediolan. Jako kolejny. No i patrzymy dalej, patrzymy dalej. Gdzie te walkouty? No nie. Josesa to też nie jest spełnienie marzeń. I Baku. Wybieramy Baku. Baku, Baku. To jest skład. No i dobra. All I need is the walkout. De La Cruz. De La Cruz 78. Patrzymy dalej. Ej, no bez kitu, tutaj może nie być walkoutu. Nie no, na 23 piki, gdyby nie było walkoutu, to myślę, żebyśmy byli, słuchajcie, jakimiś rekordzistami. Pierwsza strona, o Boże. Zostały 4 piki tylko. O mój Boże. 3 piki. A to oznacza, że na 20 pików nie było walkoutu.
Kolejny zjech. No co z tym zrobisz? Nic z tym nie zrobisz. Może ten Borre jest wymienny, będzie taki plus w klubie. O Boże, Alvarez, ale numer. Nie, widzowie, te piki to jest chyba najbardziej not worth, co widziałem w życiu. Co to ma być? 23 piki, 0 walkoutów, 0 pół walkoutów, 0, no nie, 1,84 i 1 inform 82. Totalna tragedia. No i zobaczmy, no i zobaczmy. Uuu, rule breaker od razu. Stany Zjednoczone, PP i to będzie Roldan. No to może to jest jakiś znak, że będzie Donovan w paczce z Hero. No i dobrze, proszę Państwa, lecimy. Lecimy z kolejnymi pikami, sprawdzamy i naprawiamy, bo ostatnie 23 piki, no to niestety, ale to była katastrofa. Tutaj Diego Carlos i Griezmann, niech będzie Antoine Griezmann. Przechodzimy do kolejnego i Oxlade Chamberlain. Dobra, lecimy dalej. Jest Onana. Onana 82. Piąty piczek. I jest Bartra. Generalnie można by rzec, że na 28 pików w tym momencie nie ma walkoutu. Okej, okay, to już mamy 29. I uwaga, 30 pików. 30 pików bez walkoutu. Jednak chyba kontrowersyjnie, widzowie, z tymi pikami. No bardziej chyba nie oddaje, aniżeli oddaje. 23 piki tam było, brak walkoutu. Tutaj no totalna katastrofa na razie jest. Trzeba powiedzieć otwarcie, bo to już w tym momencie otwieramy tutaj 10 pika, zarazem 33 jakby z rzędu. No i na 33 piki brak walkoutu. No nieźle, no nieźle. Katastrofa. Jest Mahrez, okej. Okay. Mamy to. Jest Mahrez. Dobra, zobaczmy kolejnego pika. Godoy. Tak, 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 tak. Dziękówka. I Pasalić, 81. Jestem ciekawy, ile tu jeszcze... Ooo! Avila, a może w klubie wymienny, a może w klubie wymienny. Byłaby to jeszcze jakaś nadzieja. Chociaż i tak ten Avila jest warty niestety, ale Quicksell, bo 10 koła chodzi, nie? Więc tak... W każdym razie można powiedzieć, że mamy drugi walkout. Jeżeli chodzi o te 31 piczków tutaj, które przygotowaliśmy. Natomiast... Jest Ayuka troszkę. Godfrey jako kolejny. 77 overall. Patrzymy. Jest Tadić. 84. Okej, okay, okej. Okay. I Mr. Kappa. 4 piki do końca na drugiej stronce. Pepuś. 79 overall. 3. I kto tym razem tutaj nam wyskoczy? Marusić. Lazio Rzym. Ach, bez szaleństw, ale jest Zlatan Ibrahimović. Dobra, kolejne piki. Jest Bury. Zobaczmy, jest Savanier. I teraz. Cztery piki do końca. Pepe już wybraliśmy, więc niech jest Puado. Jeszcze 3 piczki. Nie, tu już warto chyba zaryzykować, może z wymienny ten Adamu. Raspadori, 7-9 i ostatni piczek. Marmolada. Okej, okay. No ale generalnie bez szału, trzeba powiedzieć. O, zajebiście, wymienny. Dobra, lecimy. Kolejne piczki przed nami, chyba 17, jak dobrze zerknąłem. Tak jest, 17 pików przed nami. Konsa z cyklu Suchar Damianka. Konsę, za konsę, chyba coś przekąszę. Jest i zjech. Cyk. Cyk. Matip 8-4. Patrzymy co dalej. Jest Mkhitaryan. Okej. Okay. Hazard 80.
Jest, Roldan, ok, mamy Rulebreakera za piki. No dobra, może być. Natomiast tak naprawdę ten Rulebreaker Roldan nie jest nawet walkoutem, co stanowi swego rodzaju problem. Bo na 10 pików, już właściwie na 11 pików nie ma walkoutu, naprawdę. No nie ma. Nie ma tutaj za dużego dropu z tymi pikami. Fajnie, że w końcu je dali. Ale są jakie są, jest działo Cancelo, ok, czyli Rulebreaker plus Walkout Cancelo, już troszkę lepiej to wygląda. Już troszkę lepiej to wygląda, ale wciąż trzeba mieć na uwadze, że to jest aż na 17 pików taki drop tego Matipa, już wybraliśmy. To tutaj niech będzie Barre, no jeszcze dwa. Jest Declan Rice i ostatnim pikiem będzie Marmolada, ok. Kolejne piczki, jest Inform. Idziemy dalej. Kamavinga i McKenny. O, proszę, jakich dwóch pomocników nam się tutaj trafiło przy wyborze. W kolejnym piczku niech będzie Marusic, Lazio, Rzym. Zaglądamy do czwartego pika. Jest Mazraoui, Bayern München. A w piątym piczku jest Korea, Inter, Mediolan. Troszkę tutaj ligi włoskiej. Jest Sommer 85. Ok, jest pół walkout. To teraz szukamy już walkoutu, skoro pół walkoutik załatwiony jest. Albo Rulebreaker jeszcze. Jest Inform, jest pół walkout. Brakuje walkoutu Rulebreakera. Gabriel Martinelli kolejnym. Piczek numer 10. Alvarez. I... A my bierzemy Jadona Sancho 84. I... 12 pik. Malasia i Karsdorp, okej, okej. Bywało lepiej, no bywało lepiej.